Witam! Przedstawiam zwijane opony Pirelli Cinturato Gravel H w rozmiarze 45 z bardzo ładną brązową ścianką. Opony przychodzą zapakowane tylko w ten kartonik, na którym znajdziesz informacje o wielkości opony w zależności od szerokości obręczy, użytej mieszance gumy, oplocie, tym, że jest to opona bezdętkowa i wadze, która klasycznie nie zgadza się z zapewnieniami producenta. Z boku umieszczono jeszcze bardzo głębokie motto, a od środka instrukcję, jak założyć oponę. Jeśli film Ci się podoba i uznasz go za użyteczny, będę wdzięczny za lajka i subskrypcję, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Tak jak we wcześniej omawianych przeze mnie Skorpionach, Cinturato wykorzystują jeden rodzaj mieszanki, ale dzielą się według podłoża, na jaki zostały zaprojektowane. Jest więc 5 odmian gravelowych, które się różnią. Bieżnikiem, wagą, rozmiarami, oplotem, a wersja X jest dodatkowo wzmocniona. Pirelli twierdzi, że opony w rozmiarze 45 ważą 540 g, ale tak jak u większości producentów w tych czasach, te zapewnienia znacząco odbiegają od prawdy. Opony są bardzo ładnie zrobione. Wyprodukowano je we Francji, są kierunkowe i oczywiście przystosowane do jazdy bez dętki z ciśnieniami w zakresie 2,5 do 4,5 bara. Ich bieżnik w tym rozmiarze ma 49 mm, a ich realna wielkość na obręczu szerokości wewnętrznej 19 mm to 45. Gravel H nie jest lekką oponą, dzięki czemu jest odporna na uszkodzenia, trwała, a jej ścianki boczne są dość sztywne, więc można śmiało na niej jeździć z niższym ciśnieniem. Jest to świetny wybór, jeśli ktoś szuka pewnych, mocnych gum na bardzo długie trasy po twardym podłożu. Ten komplet ma przejechane 1000 km i dalej wygląda jak nowy. Opony nigdy nie złapały żadnej dziury, używane były z chińskimi dętkami TPU tylko na drogach leśnych i asfalcie w proporcjach 30-70%. Pirelki mają lekkie życie, widziały tylko suche, letnie warunki, więc nie wiem jak będą trzymać na mokrym i w zimie. Ten komplet udało się kupić nowy za nieco ponad 400 zł i w tej cenie myślę, że to bardzo dobry wybór. Więc jeśli większość czasu spędzasz na twardej nawierzchni, chcesz szeroką, w miarę szybką oponę, z którą nie będziesz miał problemów i nie jesteś maniakiem wagi, to Cinturato Gravel H mogę szczerze polecić. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania lub coś do dodania, pisz śmiało w komentarzach. Cześć!